Ceremonia zaślubin Polski z morzem łączy najstarsze pokolenia kombatantów, uczestników walk o Kołobrzeg z najmłodszym pokoleniem. Jak co roku młodzież związana z Ligą Morską i Rzeczną, kombatanci, władze samorządowe i mieszkańcy spotkali się pod pomnikiem zaślubin, by uczcić odzyskanie dostępu do morza po prawie 6 latach niemieckiej okupacji. Na mapie zaślubin Polski z morzem jest wiele takich punktów. Dwa punkty mają swoje szczególne znaczenie. Ten w Pucku i ten w Kołobrzegu, tutaj przy tym pomniku. To tutaj właśnie w marcu 1945 roku doszło do tych zaślubin. Po bardzo ciężkiej bitwie dwutygodniowej, w której życie straciło blisko 1400 żołnierzy polskich. Wielu odniosło rany, a dzisiaj spoczywają oni na wspólnym cmentarzu na Zieleniewie, gdzie w dniu wczorajszym składaliśmy kwiaty. Wszystkim Państwu przybyłym dziękuję za ten fakt bycia w tej chwili z nami. Dzisiaj flaga Polski została zanurzona w morzu. 79 lat temu wbito ją w dno Bałtyku, a kapral Franciszek Niewidziadło rzucił w morze pierścień, dokonując symbolicznego aktu zaślubin. To symboliczny gest. Zadajemy sobie pytanie, czy tak jak oni, żołnierze polscy w 1920 i 1945 roku zdaliby egzamin z męstwa. Czy równie honorowo stanęliby w obronie ojczyzny? Dziś te pytania to nie puste frazesy. Liga Morska i Rzeczna od 106 lat buduje świadomość morską narodu. Poza samą ideą budzenia świadomości morskiej, Liga to wymierne efekty. Pokazanie młodym obywatelom naszego morza, uczenia jego praw, zaszczepiania pasji do wielkich morskich przestrzeni, szukania wiedzy znajdującej się za horyzontem, magii wiatru grającego w takielunku jachtów, dumy spowiewającej na wietrze biało-czerwonej banderze. Bo zmierzać ku morzu to znaczy iść nie tylko po zdrowie i siły. Ku morzu to znaczy nie tylko po wypoczynek i wrażenia. Ku morzu znaczy ku szerokim horyzontom, po silne charaktery dla Polski, po złote runo i po swoje miejsce na świecie. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do uhonorowania osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz środowiska kombatanckiego. Decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych kombatancką gwiazdą pamięci wyróżniono prezydent Annę Mieczkowską. Na zakończenie uroczystości liczne delegacje samorządowców i różnych organizacji złożyły pod pomnikiem zaślubin kwiaty. Relacje z dzisiejszych obchodów nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.